Cześć, witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam mój pomysł, co można zrobić z pudełkiem po jajkach. Jeśli macie taki kartonik w domu i się zastanawiacie, co zrobić, to ja zrobiłam stojaczek na karteczki, na notatki. No i zaraz Wam pokażę, jak to zrobiłam. Tutaj mam pudełko po czekoladowych jajkach z takim wgłębieniem na środku, idealnym na karteczki. Mam też tasiemkę koronkową oraz parę szklanych kamyczków i kuleczek. Mam też karteczki żółte, samo przylepne, nożyczki oraz piasek do ozdoby. Odcinam wieczko pudełka, bo go już nie potrzebujemy, i wycinam tutaj boczki, żeby pudełko tym bardziej przypominało kwiatek. I żeby było pudełko stabilne, karteczki nie przeważyły, to wsypuję trochę ozdobnego piasku. I właściwie na tym można by poprzestać, ale można też trochę udekorować nasze pudełko, na przykład gumką do mazania, albo temperówką, albo czymś innym. Ja tutaj mam taki kwiatek z serwetek. Ja zrobiłam go wcześniej w innym filmiku. Można go włożyć tutaj z przodu i z tyłu dołożyć karteczki. Taki kwiatek się bardzo szybko i prosto robi. Można też zrobić oczywiście mniejszy. Możecie zobaczyć na innym filmiku. Ja tu dołożę parę szklanych kamyczków i ze dwie kuleczki. I żeby było jeszcze weselej i kolorowo, to dowiążę moją koronkową tasiemkę. I właściwie gotowe. Teraz możemy wziąć karteczki i je tutaj włożyć, oddzielić taką grubość, żeby pasowała do tej szczeliny, i je tutaj umieścić. I gotowe. Coś takiego możemy postawić na biurku, możemy też postawić przy oknie, napiszemy jeszcze coś miłego. Jeśli nie macie fioletowego kartonu po jajkach, bo zazwyczaj te pudełka są takie szare, nieciekawe, to można oczywiście samemu pomalować albo w jakiś inny sposób przyozdobić. Wydaje mi się, że takie pudełko jest całkiem praktyczne i przecież wszyscy w którymś momencie mają te kartony po jajkach. Jeśli macie jakieś inne pomysły, co można zrobić z pudełkami po jajkach, to zapraszam Was do komentowania. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału oraz oglądania innych naszych pomysłów. Na razie, cześć!